Witam Państwa serdecznie, Barbara Kasińska. To jest program Studio Otwarte. Moim i Państwa gościem jest dziś Jolanta Madziuri, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Witam serdecznie. Witam Panią redaktor, witam Państwa serdecznie. Z bardzo dobrym wynikiem udało się wejść właśnie do Sejmiku. Tak. Z jakim? Tak, bardzo dobry wynik, 8150 głosów. Oczywiście nie kryję zadowolenia, wdzięczności wyborcom. Bardzo dziękuję Państwu za każdy głos, bo każdy głos dla mnie to jest olbrzymie zobowiązanie i chęć i mobilizacja do tego, aby pracować dobrze dla naszego województwa, dla naszych powiatów. Ja ten wynik uzyskałam najlepszy w powiecie ostrowieckim. W gminie mojej Ćmielów też wygrałam wybory, bo prawie 1000 głosów. Także bardzo dziękuję. Naprawdę kłaniam się. Bardzo dziękuję i nie zawiodę żadnego głosu. Można się było tego spodziewać, bo w poprzednich wyborach parlamentarnych również wynik był imponujący. Tak, tak. W wyborach parlamentarnych zdobyłam 3650 głosów i powiem szczerze, że to była dla mnie jeszcze większa mobilizacja w tych wyborach, aby widziałam, że ludzie chcą działacza społecznego w jednostkach samorządowych, czyli czy w Sejmie, czy widzą właśnie takiego swojego przedstawiciela. A teraz to było takie potwierdzenie bardzo mocne, że ten działacz społeczny, ja oczywiście należę do Platformy Obywatelskiej i tutaj z list Koalicji Obywatelskiej startowałam, ale zawsze lubię się nazywać działaczką społeczną. I dlatego zawsze pokazywałam mieszkańcom i moim wyborcom, że jestem blisko ludzi i chcę razem z nimi decydować o tym, co jest dla naszej społeczności najlepsze. Jak się Pani czuje w roli radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego? Jestem mega dumna, że mogę reprezentować nasz powiat właśnie w Sejmiku, ale to też olbrzymie zobowiązanie, olbrzymia odpowiedzialność i taka wdzięczność. Cały czas tutaj będę podkreślać, że to jest moja taka wdzięczność w stosunku do mieszkańców, ale zmobilizowało mnie to właśnie, żeby pracować bardzo intensywnie, dlatego też zapisałam się do 3 komisji. No właśnie, wczoraj obradował Sejmik, zostały wybrane komisje i tak jak Pani tu powiedziała, Pani jest aż w 3 komisjach, chyba tak. Jako jedyna z radnych. Chyba tak, chyba tak, chyba tak. Jestem w 3 komisjach od samego początku. Chciałam być w 2 komisjach, czyli Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej tak, rodziny. I Polityki Rodziny i później druga komisja to jest Komisja Kultury, Edukacji i Sportu. Tak, to są dla mnie, to są moje obszary, w których ja się bardzo dobrze poruszam i widzę zapotrzebowanie i właśnie z takimi postulatami poszłam do wyborów. To było w moim programie wyborczym, ponieważ mieszkańcy zwracali uwagę na to, na problem, jaki mamy w powiecie ostrowieckim, takim jak właśnie, że jest brak punktu podawania cytostatyków w naszym szpitalu powiatowym. Czy na przykład mamy problem, no tak jak mieliśmy w gminie Ćmielów, tak? Czyli tutaj ta kopalnia wapienia, która ciągle inwestorzy składają wnioski. Na wniosek mieszkańców został utworzony Rudzki Park Kulturowy. Czyli tutaj to są obszary, w których chcę się poruszać, bo widzę, że mieszkańcy potrzebują właśnie takiej silnej, mocnej ręki, gdzie będzie ich pomocną dłonią właśnie we władzach. Tutaj mówię o samorządzie właśnie teraz, o Sejmiku, tak? Ja ich będę reprezentować, będę robić wszystko, aby nasi mieszkańcy mieli lepsze życie. No właśnie, to są te obszary, w których Pani się czuje najlepiej, tak jak Pani powiedziała. Tak.
i z takim programem pani startowała w tych wyborach. Tak. No i praca w tych komisjach. Tak. I komisja rewizyjna. Tak, komisja została rewizyjna. Została trzecia. Tak, trzecia komisja rewizyjna to też poniekąd, dlatego że jestem członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej w Platformie Obywatelskiej, ale też kontrola i no jesteśmy tutaj, no niestety jesteśmy opozycją w naszym sejmiku. Mamy 4 województwa tylko w Polsce, gdzie PiS wygrał w sejmiku, pomimo że jest nas 14 osób, bo mamy dobrą współpracę, powiem bardzo dobrą, z PSL-em i z niezależną Katarzyną Suchańską, czyli jest nas 14 osób. Kontra 16 z prawicy. Także oni wygrali i my tutaj jesteśmy opozycją. Wiadomo, że opozycja patrzy na ręce, kontroluje. Ja będę kontrolować. Biorę pełną odpowiedzialność za tą kontrolę. To ma być koniec z kumoterstwem, ma być koniec z rozdawaniem pieniędzy tylko i wyłącznie dla swoich gmin, dla swoich włodarzy, a pozostawianie innych gmin bez złotówki, tak jak to bywało w ostatnich latach. Także myślę, że to też jest mój obszar. Myśli pani, że możliwa jest współpraca? Jak to będzie wyglądać, PiS kontra tych 14 radnych? Powiem, no zobaczymy. No, szczerze mówiąc, wczorajsza sesja, druga sesja, powiem, no nie była jedną z ciekawych, ponieważ mieliśmy Komisję Zdrowia, gdzie 5 członków komisji z Prawa i Sprawiedliwości, nas było 4, i uzgadnialiśmy, kto będzie członkiem komisji rekrutacyjnej. Tam było po prostu odnośnie szpitala była pewna komisja i tutaj nie mogliśmy się dogadać, ponieważ oni obstawili swoimi członkami wszystko, czyli nie dają nam absolutnie szansy do tego, aby uczestniczyć w jakichkolwiek rekrutacjach czy konkursach, żeby po prostu tego to kontrolować. Także my tutaj jako komisja rewizyjna będziemy mieć duży wpływ na kontrolę sejmiku i na to, co się w nim dzieje. Z powiatu ostrowieckiego nie tylko pani jest tam przedstawicielem, tak, w sejmiku. Tak, jest Arek Bąk, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo dobrą współpracę mamy. No i Magda Zieleń, tak, Magda Zieleń. Czyli może ta współpraca całkiem nieźle wyglądać na rzecz powiatu ostrowieckiego. No mam nadzieję i liczę na to, że jeżeli złożymy wnioski, ja złożę wnioski odnośnie naszej gminy czy naszego powiatu, pani Magda nie będzie głosować przeciwko, bo by głosowała przeciwko swoim wyborcom, też wyborcom powiatu ostrowieckiego. Pierwsze takie rzeczy, którymi chciałaby się pani zająć jako radna. Tak, to już myślę nad właśnie, dla mnie teraz w tej chwili jest bardzo ważne, bo ponieważ tego sytuacja wymaga. Jest utworzony park, Rudzki Park Kulturowy, a nasza gmina Ćmielów nie ma pieniędzy na to. To jest około 400 tysięcy, nie pamiętam dokładnie kwoty. I chciałabym, aby te pieniążki zostały przekazane z sejmiku. Ja już jestem na etapie właśnie pisania tego wniosku. Najbliższej sesji postaram się go złożyć. Oczywiście ze wszystkimi dokumentami, które będę miała do dyspozycji. Gmina Ćmielów, a co z innymi gminami? No bo wiadomo, że Ćmielów jest tutaj bliski moim pani sercu, tak. Tak. Co z pozostałymi? Tak. Tutaj jest, pracujemy, to znaczy pracuję, na tym też rozmawiam z rządem tutaj w kwestii pieniędzy, przeznaczenia pieniędzy na rozbudowę szpitala naszego powiatowego. To jest bardzo ważny element, ważny postulat, z którym właśnie poszłam do sejmiku. Chciałabym, aby ten szpital miał pieniądze na rozbudowę, ponieważ plany są, pieniądze są, odblokowaliśmy pieniądze z KPO, czyli te pieniążki wpłynęły do naszego rządu i nic innego jak składać dobre wnioski i prosić o to, aby
te pieniądze zostały przekazane do naszego powiatu. No oczywiście, jeżeli ja będę jeździć, ja już prosiłam właśnie o informowanie mnie o sesjach, dzwoniłam do wszystkich gmin naszego powiatu po to, aby zapraszali mnie na sesję, bo chciałabym być blisko problemów mieszkańców. Chciałabym widzieć, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy, czego oczekują, co potrzebują, i ja chciałabym ich tu być bardzo mocnym wsparciem. No i myślę, że Pani takim wsparciem będzie, bo z tego, co wiemy o Pani wcześniejszej działalności, no to radziła sobie Pani ze sprawami takimi typowo społecznymi na rzecz właśnie lokalnych mieszkańców. Tak, jestem, tak. Niektórzy określają mnie, że jak mnie wyrzucają drzwiami, to wchodzę oknem. Tak, jestem konsekwentna w tym, co robię. Tak. Czyli co, jeszcze większej skuteczności Pani życzyć? Tak, proszę. Cierpliwości oczywiście do tego, co się dzieje. No, wczoraj mieliśmy też w sejmiku taką przykrą informację, bo informacje, działanie, przyszli przedstawiciele rolnictwa, gdzie ogólnie później dowiedzieliśmy się z Wyborczej, że to była działaczka PiS-u, a drugi pan to w ogóle nie był przedstawicielem rolnictwa, tylko był cieślą i w ogóle z innego województwa. Także zrobili taki happening polityczny. Mało tego, co bardzo nas zbulwersowało, siali mocną propagandę, a przede wszystkim chcieli podpisów po tym, abyśmy wyszli z Unii Europejskiej. Czyli wypowiadali się w imieniu rolników, a nie byli rolnikami. No oczywiście dostali gromkie brawa od PiS-u, czyli od prawicy. My oburzyliśmy się niezmiernie, ponieważ padały tam słowa bardzo przykre i takie wręcz oburzające, mówiące, że gdzieś zabieramy obronność i blokujemy obronność Polski. Także no, takie happeningi się zdarzają. No, trzeba być na tym przygotowanym, czujnym, nie pozwalać puszczać takiej propagandy w świat. I trzeba stawić temu czoło. I dlatego ja tam jestem, nie będę pozwalać na takie rzeczy. Jesteśmy w Unii i 80%, ja tutaj chciałam jeszcze podkreślić, że 80% Polaków chce zostać w Unii. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, złożymy podpisy, wychodzimy z Unii. Czy Państwo sobie przypominają, bo ja sobie przypominam, jak prosiłam o wizę, żeby wyjechać do innego kraju, czy pozwolenie do pracy. Ja byłam we Włoszech bardzo długo i na początku musieliśmy prosić o pozwolenia do pracy, żeby przebywać na terenie włoskim. Także tak na dobrą sprawę, no, jeżeli to by wróciło, naprawdę zamyka nam drogę do tego, abyśmy normalnie funkcjonowali. Czyli pracy sporo? Bardzo dużo. Ale ja się nie boję pracy. Uwielbiam pracę, pokazałam, że lubię pracować i lubię działać. I z taką olbrzymim zaangażowaniem i chęcią biorę się do pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.